lub smoklasiści. Doskonale wiemy, że przed wami bardzo trudny wybór. Jednak my też musieliśmy go dokonać. Wybraliśmy najlepiej, jak tylko mogliśmy. Nie powiemy wam, tak jak inni, że nasza szkoła jest najlepsza. A to dlatego, że zmienia się, żeby jak najlepiej przygotować nas do radzenia sobie z wyzwaniami dzisiejszego świata. I napisania najlepiej matury. Dlatego powstały w naszej szkole kierunki z innowacyjnymi przedmiotami. Przede wszystkim kierunki informatyczne, takie jak nowe media i podstawy programowania. Zapraszamy do klasy. Matematycznej. Do klasy prawnej. A także językowej, biologicznej i medycznej. Na profilu prawnym czekają Was 4 lata wyspecjalizowanych przygotowań do egzaminu maturalnego z dziedzin historii oraz WOS-u. Nasza szkoła oferuje Wam ponadto lekcje prawa, na którym spotkacie się z symulacjami procesów sądowych, spotkaniami z różnymi autorytetami w dziedzinie prawa oraz omawianiem licznych kazusów prawnych. Wybierając swój profil w liceum, pamiętaj, żeby kierować się własnymi umiejętnościami, przedmiotami, które lubisz. Czekamy na Ciebie. Cześć wszystkim, jestem Milena. Nagrywam się, aby pomóc Wam w wyborze, jaki Was czeka, czyli wybór szkoły. Chcę Wam krótko opowiedzieć o klasie językowej. Nie musicie się martwić tym, że ktoś potrafi język lepiej od Was, ponieważ nasi nauczyciele podchodzą do każdego ucznia indywidualnie, tak aby jak najlepiej mu pomóc. Na ich pomoc możecie również liczyć po szkole, na przykład online. Wystarczy do nich napisać o tym, że mamy jakiś problem. Zawsze powtarzam, że nigdzie nie nauczymy się tak dobrze języka, jak za granicą. Z tym też nie ma problemu, ponieważ nasza szkoła organizuje wycieczki za granicą, na przykład do Londynu czy Włoch, albo wymiany międzyszkolne, na przykład do Hiszpanii. Jeżeli wybierzecie klasę językową, rozszerzacie język polski, angielski lub niemiecki oraz geografię lub informatykę. Do tego dochodzi nowy przedmiot, czyli nowe media. Tam nauczycie się, jak obsługiwać programy graficzne, zakładać strony internetowe, czy nawet jak prowadzić bloga. Przyjdźcie do nas, a gwarantuję, że zdacie maturę tylko jak najlepiej potraficie oraz poznacie wspaniałych przyjaciół i nauczycieli. Cześć, jestem Szymon. Jestem uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku. Od 4 lat gram w drużynie UKS Mickiewicz Kluczbork. Jeżeli lubisz łączyć naukę na bardzo wysokim poziomie oraz siatkówkę, która również u nas stoi na bardzo dobrym poziomie, nie zastanawiaj się, chodź do naszej szkoły. Zapraszam. Cześć ósmoklasisto, nazywam się Martyna i na co dzień uczęszczam do 1 liceum ogólnokształcącego w Kluczborku. Uczę się na profilu matematycznym, a po lekcjach rozwijam swoją pasję, jaką jest siatkówka w szkolnym klubie UKS 1 Kluczbork. Jeżeli i Ty pragniesz rozwijać swoją wiedzę oraz swoje pasje sportowe, zapraszam Cię właśnie na Micka. To jest najlepsze miejsce dla Ciebie i Twoich przyjaciół. Cześć, nazywam się Klaudia. Jestem uczennicą klasy biologicznej w szkole imienia Adama Mickiewicza w Kluczborku. Chciałam powiedzieć Wam, dlaczego wybrałam akurat tę szkołę, skoro muszę do niej dojeżdżać prawie 40 minut. Po gimnazjum zaczęłam szukać szkoły, która da mi możliwość poznania nowych ludzi i nowych znajomych. A że nie znałam nikogo z Kluczborka, złożyłam papiery właśnie do Micka, ponieważ poznałam tutaj świetnych ludzi, życzliwych, serdecznych i dowiedziałam się, że tak naprawdę nie każdy mój rówieśnik musi strzelać do innego jadem, tylko można się naprawdę dogadać i właśnie to było w Mickiewiczu najlepsze. Tutaj nie było ocen, nie było krzywych spojrzeń, że nie wiem, że jesteś z daleka, że Cię nie znamy. Wszyscy byli dla siebie mili po prostu i to mi się najbardziej podobało. Jesteśmy uczennicami liceum imienia Adama Mickiewicza. Jesteśmy z Białorusi. Nasz liceum daje wiele możliwości nie tylko Polakom, ale także obcokrajowcom. Ten liceum pomaga uczniom w rozwinięciu swoich zainteresowań. Nasze nauczyciele są otwarci na nowe propozycje i zawsze wspierają uczniów. Wiedzę, że praca jest ich pasją. Jesteśmy wdzięczni za to wszystko. Serdecznie zapraszamy do naszego liceum. Cześć! Jestem tegoroczną maturzystką 1 liceum ogólnokształcącego imienia Adama Mickiewicza w Kluczborku. Nasza szkoła daje wiele możliwości młodym ludziom ciekawym świata. Dyrekcja i nauczyciele są bardzo przyjaźni i otwarci na nowe wyzwania. Przystępują do wielu projektów unijnych, na przykład Erasmus+. Ja również wziąłam udział w tym projekcie i dzisiaj mogę Wam powiedzieć, że jestem bogatsza o nowe doświadczenia i umiejętności językowe. Oprócz tego poznałam wielu wspaniałych ludzi, z którymi nadal utrzymuję kontakt. Dlatego zachęcam Was do podjęcia dalszej nauki w naszym liceum. Naprawdę warto!